W latach 1985-2017 w stanie New Hampshire grasował mężczyzna bez tożsamości, który nawiedzał jego mieszkańców, dokonując różnych okropnych czynów, pozostawiając za sobą mroczną tajemnicę i cztery ciała włożone do dwóch różnych 250-litrowych bębnów w środku lasu. Osoba odpowiedzialna była na wolności. Ale trudna do złapania, ponieważ wciąż udawała kogoś, kim nie była, wielokrotnie i to w różnych stanach. Prawdziwy zasięg jego działania na ziemi jest niemożliwy do poznania w stu procentach, ale to, za co został złapany, jest na tyle złe, na ile tylko może być. Najmniej mam miłość, dziękuję, że jesteście ze mną na kanale. Jeżeli Wam się spodoba, zasubskrybujcie. Dziś dowiemy się o nikczemnych czynach Terwego Rasmusena, Seryjnego mordercy, który stoi właśnie w swojej własnej lidze, ponieważ w przeciwieństwie do większości seryjnych morderców, Tery nie wybierał obcych. Nie, on zabijał tych, którzy byli mu najbliżsi. Więc wróćmy do New Hampshire i kilku innych miejsc, aby dowiedzieć się więcej o Terym, znanym również jako zabójca Kameleon. Tery urodził się we wspaniałym mieście w Denver, w Colorado tuż przed Bożym Narodzeniem. 23 grudnia 1943 roku. Jego rodzice byli prostymi sklepikarzami, którzy prowadzili własny sklep z butami. Nie wiadomo dokładnie, kiedy rodzina w końcu przeniosła się do Arizony. Prawdopodobnie miał około 10 lub 11 lat. Uczęszczał tam do szkoły. Do 1959 roku Terry ukończył tylko jeden rok w North High School, zanim rzucił naukę w dziesiątej klasie, aby służyć swojemu krajowi. Zaciągnął się do marynarki wojennej USA, gdzie służył przez sześć lat, zanim został zwolniony. Do tej pory wszystko wydaje się dość normalne. To interesujące, bo mało było wiadomo o jego prawdziwym wychowaniu czy zachowaniu w okresie dojrzewania. Nigdy nie było żadnych podejrzanych raportów na temat jego dzieciństwa, wskazujących na to, że coś było nie tak z tym chłopcem. Nigdy nie miał żadnych typowych poważnych problemów, które mogłyby wskazywać, że zostanie seryjnym mordercą. Jako entuzjasta prawdziwej zbrodni zapewne wiesz, że seryjni morderstwy często mają trudne dzieciństwo, które wpływa na ich psychikę. W przypadku Tarego nic nie wskazuje na to, co dokładnie ukształtowało go w osobę, którą miał się stać. A teraz był bardzo złym człowiekiem. Po marynarce wrócił do Phoenix na krótki czas. Później przeprowadził się na Hawaje, gdzie poznał kobietę i się ożenił. Osiedlił się na tyle długo, że urodziło im się dwoje dzieci. Wszystko na zewnątrz wyglądało ok, jakby prowadzili normalne amerykańskie życie. Po przeprowadzce do Redwood w Kalifornii, młoda rodzina miała kolejne dziecko w 1970 roku, a następne w 1972. Wtedy życie Terego zaczęło zmierzać powoli w mrocznym kierunku. Wydawało się, jakby ukrywał coś głęboko w sobie, coś tłumił, aby stworzyć fasadę normalności. Rodzina i płot z białych desek. Myślał, że będzie mógł utrzymać te iluzję na zawsze, ale ciemność w nim znalazła sposób na wydostanie się. Od czasu do czasu Terry zachowywał się agresywnie wobec swoich dzieci. Był znany z tego, że beształ je, a przy jednej okazji nawet zgasił papierosa na ramieniu swojego starszego syna. Więzi rodzinne zaczęły słabnąć. Rozstał się z żoną na jakiś czas, ponieważ nie chciała mieć go w pobliżu. Spróbowali jeszcze raz, wracając do Phoenix, aby być bliżej jego rodziny. Być może mogliby pomóc znieść część stresu związanego z wychowywaniem czwórki dzieci i Terry mógłby się uspokoić, ale to nigdy się nie wydarzyło. W wieku 31 lat został aresztowany za napaść z użyciem broni po bójce w barze. W czerwcu 1975 roku jego żona zdecydowała, że miała go dość i zostawiła go, potem zabierając dzieci ze sobą. Ostatni raz widział któryś z nich około Bożego Narodzenia tego roku, tuż przed sfinalizowaniem rozwodu. Kto wie, jak złamane miał serce z tego powodu, ale wkrótce dostrzegł w tym coś dobrego, przynajmniej dla siebie, ponieważ teraz, bez nikogo wokół, mógł się w końcu stać osobą, którą zawsze chciał być, choć nawet on nie był do końca pewien, kim będzie. Wyruszył więc w podróż, by się dowiedzieć nieustannie tworzył pewnego rodzaju aliasy, gdziekolwiek się udał. Ludziom mówił, że jego imię to Bob Event. Stamtąd Bob przemieszczał się po wielu stanach. W Teksasie, Idaho, Oregonie, Ohio i nawet ponownie na Hawajach. Po drodze podejmując pracę jako elektryk czy pracownik naftowy, zanim w końcu znalazł swój nowy dom. Było to miejsce, które w jakiś sposób przyciągnęło go z jednego czy innego powodu, aż na wschodnie wybrzeże do granitowego stanu New Hampshire. Wtedy ludzie zaczęli znikać. Na jesień 1978 roku, w dzień dziękczynienia, czynienia w Kalifornii, w Los Angeles, Marley Holly Church przyleciała z New Hampshire, aby odwiedzić dom swojej matki wraz z dwiema córkami sześcioletnią Mary Elizabeth Lowe i jednoletnią, roczną w zasadzie mówiąc, Sarah Lynn McWaters. Marley była dwukrotnie zamężna i miała dziecko z każdym z mężów, stąd różne nazwiska. Przyjechali zjeść trochę indyka i podziękować, ale pod koniec nocy Maris i jej matka były słyszane, jak kłóciły się w pobliskiej sypialni. Tego dnia Maris przyprowadziła swojego nowego chłopaka, Boba Iwansa, i coś w nim nie spodobało się mamie. Siostra Paula, jak usłyszała, gdy Maris i ich matka kłócą się tej nocy, nie wiedziała jeszcze, że to był ostatni raz, kiedy zobaczyła właśnie swoją siostrę i jej córki. Paula powiedziała, że poszła z i odeszli, i nigdy nie zadzwonili, nigdy nie skontaktowali się, po prostu zniknęli. Trzy lata później, w 1981 roku przyszedł kolejny dzień czynienia, a Bob spotykał się z inną kobietą. Denise Dan miała sześciomiesięczną córkę. Teraz Denise miała trochę trudne życie, jej rodzina nie była w najbardziej możliwy sposób wspierająca. Tego dnia na obiedzie w Manchester. New Hampshire to był ostatni raz, kiedy widziano ją żywą, chociaż nigdy nie zgłoszono jej zaginięcia, ponieważ jej rodzina myślała, że się po prostu przeprowadziła. Mówiła o tym od jakiegoś czasu. Co do małej dziewczynki, Terry nazywał ją swoją własną, czy to dlatego, że miał trochę współczucia i zdecydował, że raczej kończyć tak niewinne życie dziecka to nie jest najlepszy sposób i że powinien zrobić właściwą rzecz i przynajmniej się nią zaopiekować. Czy też może uznał, że łatwiej będziemy mu uciec od różnych drobnych przestępstw i tym podobnych, jeżeli będą wyglądać jak tata i córka? Nazywał ją Lizą, ale ostatecznie jego cały plan wyglądania na bardziej niewinnego się nie powiódł, gdy Terry, który w tym momencie używał aliasu Curtis Kimball, został zatrzymany w Kalifornii za jazdę pod wpływem alkoholu. Jego termin rozprawy został ustalony, ale zabójca Kameleon nie zamierzał po prostu przyjść i stawić czoła sprawie. Uciekł z miasta i po prostu stworzył kolejne imię i personel dla siebie. To był jego sposób działania: popełniać przestępstwa, jakie tylko chciał, a potem zmieniać tożsamość, aby móc zaczynać na nowo. Tylko przed rozpoczęciem tego kolejnego rozdziału, jako ktoś inny, upewnił się, że ukarał Lizę za sprawianie mu tylu kłopotów. Porzucił pięcioletnią dziewczynkę w parku, pośród przyczep kempingowych. Nigdy nie pozna swojej mamy. Policja wierzy, że Terry ją zabił, chociaż jej ciało nigdy nie zostało znalezione. Cokolwiek wiedziała o tej wycofowskiej postaci, którą dawał Terry, szanse są takie, że na wspomnienia nie ma co liczyć szczególnie takie pozytywne. Pod koniec 1985 roku, właściwie dość blisko dnia Dzień Czynienia, 10 listopada, myśliwy cieszący się chłodnym powietrzem północno-wschodniego New Hampshire natknął się na przewrócony 250-litrowy pojemnik. I to zupełnie w środku lasu. Wydawało się, że wokół niego było trochę śmieci, więc poszedł, aby to zbadać. Wtedy odkrył coś, czego zupełnie nie chciał. W środku pojemnika, w zasadzie beczki, znajdowały się dwa ciała. W bardzo złym stanie. Poćwiartowane. Owinięte w plastikowe worki i już w pewnym momencie rozkładu, więc były nierozpoznawalne. Władze zwołały konferencję prasową, wzywając publiczność, w sensie wszystkich dookoła, aby zgłaszała wszelkie informacje, jakie posiada. Wyjaśnili, że szczątki pochodziły od dorosłej kobiety w wieku szacowanym na 22-33 lata i młodej dziewczynki w wieku szacowanym na 5-11 lat. Obie zostały zabite przez uderzenie tępym przedmiotem w głowę, jak wskazywały ich czaszki. Policja stalowa New Hampshire badała wiele przypadków zaginionych osób z lat 70. i 80., ale nie była w stanie zidentyfikować ciał. Przez chwilę myśleli, że mogą być to dwie zaginione osoby o imionach Grace Rape i pięcioletnia córka, które zaginęły wiele lat wcześniej, ale zapisy dentystyczne udowodniły, że to nie były one. Władze otrzymały setki wskazówek przez lata, a rysunki kompozytowe ofiar zostały rozpowszechnione na całym północnym wschodzie, aż do Kubeku w Kanadzie. Kilka osób w Allentown powiedziało, że niezidentyfikowana dorosła kobieta wyglądała jak ktoś, kto opuścił miasto z kilkorgiem swoich dzieci kilka lat wcześniej. Ale niestety była to ślepa uliczka, gdy kobieta została znaleziona żywa w Arizonie. Policja stanowań Hampshire otrzymała kolejną wskazówkę dotyczącą zaginionej matki i córki z rezerwatu Indian. Opisy i czas ich zaginięcia wydawały się idealnie pasować, ale matka i córka również zostały znalezione żywe i zdrowe. Ta sprawa stała się znana jako morderstwa w Beerbrook. Przez wiele lat pozostawała nierozwiązana, a ciała pary zostały pochowane na pobliskim cmentarzu z nagrobkiem, na którym było napisane. Tutaj spoczywają doczesne szczątki znane tylko Bogu, kobiety w wieku 23-33 lat i dziewczynki w wieku 80 lat. Ich zamordowane ciała zostały znalezione 10 listopada 1985 roku w Beerbrook State Park. Niech ich dusze znajdą pokój w Bożej opiece miłującej. Ta sprawa była mrocznym rozdziałem dla mieszkańców. To naprawdę niewiarygodne, wsadzić kobietę i dziecko do takiego pojemnika i zostawić w lesie, nie dowiedzieć się kto to zrobił. To jak wojna z policją i ze społecznością. Jak się okazało, gdyby przeprowadzili trochę szersze przeszukiwania okolicy, mogliby rozwiązać tę sprawę o wiele wcześniej. 15 lat później, 9 maja 2000 roku. Sprawa została przekazana policjantowi stanowemu, aby jeszcze raz przyjrzeć się dowodom. Zapoznał się z aktami sprawy, a następnie udał do Bill Brook State Park, aby przyjrzeć się miejscu zbrodni i zobaczyć, czy może coś połączyć. Gdy spacerował po tych lasach, nie więcej niż 100 jardów od miejsca, gdzie znaleziono pierwszy pojemnik, znalazł kolejny. A w środku niego kolejne dwa ciała młodych dziewcząt. Szczątki jednej z młodych dziewczyn odkrytej w 2000 roku zostały połączone przez DNA ze szczątkami dorosłej kobiety odkrytej w pierwszym bębnie w 1985. Ale bez znajomości jej tożsamości nie było możliwości ustalenia kim były jej dzieci. Ale teraz nacisk był większy niż kiedykolwiek aby rozwiązać sprawę. Wszystkie cztery ofiary zostały zabite mniej więcej w tym samym czasie a policja przygapiła drugi pojemnik po prostu dlatego, że go nie szukali. Nie spodziewali się, że będzie więcej niż dwa ciała, ale teraz wyglądało na to, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Ponieważ miejsce zbrodni było oddalone od głównych autostrad, ludzie mieli wrażenie, że mógł być to ktoś lokalny. Ale z biegiem czasu sprawa znowu ucichła. Do 2001 roku Terry przyjął już kolejny swój alias, Lawrence Warner. I wykonywał różne prace w Kalifornii. Chociaż nigdy nie złożono aktu małżeństwa, w 2001 roku on i 41-letnia Yun Song Jun mieli oficjalną rozmowę ślubną w ogrodzie w Richmond. Ona była chemikiem z Kalifornii i Terry, czyli Lawrence, znalazł miłość swojego życia. June była cicha i życzliwa, kochała pomysł posuwania nauki naprzód, aby pomagać ludziom. Pracowała dla City of Hope Hospital w Los Angeles. I dlatego, gdy nagle zniknęła w czerwcu 2002 roku, ludzie zauważyli. Lawrence został wezwany na przesłuchanie, ponieważ policja usłyszała kilka dziwnych historii o tym człowieku. Na przykład, gdy John przedstawiła w swojej rodzinie, podobnie jak matka Marley Holly Church, powiedzieli jej, że jej nowy chłopak jest dziwny i niechlujny. Wydawało się, że wykorzystuje życzliwość John. Teraz, gdy zniknęła, przyjaciele i rodzina dżun byli wobec niego bardzo podejrzliwi i upewnili się, że policja o tym wie. Detektywi poszli do jej domu, aby zobaczyć, co mogą znaleźć i rzeczywiście, w rogu garażu, za kilkoma pudełkami, było niezwykle duże nagromadzenie kociej kuwety. Po bliższym przyjrzeniu się, zauważyli ludzką stopę z klapkiem na lodze, wystającą. Został zatrzymany w listopadzie 2002 roku pod zarzutem zabójstwa John i ostatecznie został skazany na 15 lat więzienia. Podczas gdy to wszystko się działo, policja nie miała pojęcia, że miała do czynienia z certyfikowanym niemalże seryjnym mordercą. Dopiero tajemnica dotycząca nierozpoznanych szczątków z Beerbrook zaczęła powoli wyjaśniać się. Odciski palców zostały porównane z tymi mężczyzny o imieniu Curtis Mayo Kimball. Możesz pamiętać, że Curtis to imię, którego używał w 1986, gdy został złapany za jazdę pod wpływem alkoholu z małą lizą na tylnym siedzeniu. Ponieważ to przestępstwo również miało miejsce w Kalifornii, nie było trudno połączyć tych dwóch spraw. Ale teraz musieli zastanowić się, ile razy kameleon zmieniał swoje imię i co jeszcze zrobił. Wymagało to czasu, ale w 2019 roku tajemnica tej starej już sprawy zaczynała się rozwikłać. A to wszystko dzięki obywatelskim detektywom, którzy zajęli się sprawą, przekazując wszystko, co odkryli, śledczym. Rebecca Head, bibliotekarka, zagłębiała się w wiadomości na forach genealogicznych, sięgając dekad wstecz. Ronda Randall, kobieta, która dorastała w okolicy, przeprowadzała wywiady z mieszkańcami pobliskiego parku przyczep kempingowych. Ostatecznie właściciel opuszczonego sklepu, niedaleko pojemników, Ujawnił śledczemu, że podejrzewał, iż mordercą był mężczyzna o imieniu Bob Evans. Powiedział, że Bob wykonywał dla niego prace elektryczne pod koniec lat 70. W 2019 roku Het odkryła wiadomość na forum z 1999 roku, gdzie kobieta Sara McWatters szukała mojej dziewczynki, która zaginęła w 1978. Udało im się prześledzić plakat z poszukiwaniami do zaginięcia matki Sarah, Marisy, i jej starszej siostry Sarah Marie. Połączyli kawałki układanki razem, a śledczy zdobyli to, czego potrzebowali, aby nazwać niezidentyfikowane ciała w pojemnikach. Matka i jej dwie córki zostały natychmiastowo połączone, ale to inne dziecko wciąż było niezidentyfikowane. Ale teraz, wierząc, że Terry był głównym podejrzanym, użyli jego DNA i potwierdzili, że czwarte dziecko było po prostu biologiczną córką Terego. Wzór zaczął się układać. Ofiary jego to były jego dziewczyny i ich dzieci, a nie obcy. Kryminolog Jack Lavin stwierdził, że ten morderca jest inny niż wszyscy. Nigdy takiego nie badał, stwierdzając, że to, co go odróżnia od większości seryjnych morderców, to fakt, że jego ofiary były osobami, z którymi miał relacje. Większość seryjnych morderców nigdy by tego nie zrobiła. Zamiast tego skupiają się na kompletnie obcych. Nie udało się znaleźć żadnych śladów matki dziewczynki, więc zakłada się, że Terry również ją zabił, a ona prawdopodobnie nigdy nie zostanie odnaleziona. Tery zmarł w wieku 67 lat w więzieniu w grudniu 2010 roku na raka płuc. Chociaż nigdy nie stanął przed sprawiedliwością za zbrodnię w Birbrook, rodziny jego zaginionych i zamordowanych ofiar poczuły ulgę. Członek rodziny Marys wydał oświadczenie w imieniu naszych rodzin, Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przez dziesięciolecia niestrudzenie pracowali nad identyfikowaniem naszych bliskich. Ten dzień przychodzi z ciężkim sercem. Maris, Mary i Sarah były bardzo kochane przez nasze rodziny i bardzo za nimi tęsknimy. Cieszymy się, że wreszcie mamy odpowiedzi, na które czekaliśmy tak długo. Ale to nie koniec, ponieważ Terry jest podejrzewany o związek z kilkoma innymi sprawami. Takim jak zniknięcie czternastoletniej Lauren Ron z Manchesteru, New Hampshire. W kwietniu 1980 roku mieszkał tylko o półtorej mili od niej. Inną jest 25-letnia Denise Denal, która zaginęła w, również w 1980 i mieszkała też na tej samej ulicy. W listopadzie 2017 roku, po tym jak Terry został zidentyfikowany jako morderca z Birkbruck, policja i agenci FBI zajęli się tą kwestią. Do 2020 roku starszy asystent prokuratora stwierdził, że nie ma oczywistego związku między Denal a właśnie nim, ale to nie znaczy, że to się nie wydarzyło. Z jakiego powodu Terry mordował, porywał i oszukiwał przez trzy dekady w kilku stanach pod wieloma aliasami, nigdy nie będziemy naprawdę pewni. Ale zabójca Kameleon prawdopodobnie miał wiele innych ofiar. Niektóre z nich mogą wyjść na jaw dopiero pewnego dnia, a inne mogą pozostać tajemnicą na zawsze. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie ochotę na więcej takich treści, napiszcie w komentarzu. Wszystkie czytam, za wszystkie dziękuję, zawsze staram się wyciągać wnioski. Pamiętajcie, by wrócić na kolejny odcinek. Nigdy nie wiecie, być może wasze miasto będzie następne. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.